rodzinkę. Zobaczcie. Ale i rondelko. Obcina sobie główki. Z tych i sobie same główki wezmę. Znaczy łebki. Maślaczek. Ale popsutych. Cholera. No. Sporo popsutych. Ale dużo coś rośnie. Widzę. Bardzo dużo rośnie. No po tych ulewach co było ostatnio to ja się nie dziwię. No nic, zaraz się włączę. Proszę, tutaj za drzewkiem mi się schowały. 2, 3, 4. Patrzcie. Tu. I tu. Ładne. O jest. Nie patrzę na domu, ja już nie będę patrzył. Tutaj też obecny. O, ten to. Nie. Zobaczcie, kochani. Patrzę, czy to więcej nie ma. Fajnie. No ale chyba już popsuty, bo z daleka widać, że biały. Tam. Z daleka widać, że biały. No. I tutaj mamy, zaraz wam pokażę, dojdziemy, nie chcę się wyłączać, tam są maślaki, spójrzcie na to, tutaj jaki stał, tu jaki stał. Maślaki. Maślak. Maślak. Spójrzcie, moi drodzy. Ten przewrócony. A jest cały mokry. Ten. Tutaj jest następny. Aj kurczę. Nie ma. A, nic, ułamałem go. Tu mamy następnego. No ten ładnie wyszedł. Mamy jeszcze jednego. Tutaj. O, dwa nawet. Och,
Trzy. No. Ładny, długi taki. I następny. O, tutaj jeszcze jeden schowany. Zobaczcie. I zaraz zaniosę w tamto miejsce. O, co się ładne. Komar gryzie. W tamto miejsce nam pokażę. Chyba niedługo będę musiał opatrzyć. Nie zauważyłem. Zaraz tego zobaczymy. Będę musiał na głowie nosić kamerkę, bo ciężko jest jedną ręką wyrywać, kręcić i filmować. Tam. O, dwa są nawet, patrzcie. Nie zauważyłem. No, ten to już zgnity, ale ten... raczej też. Chociaż jakoś się trzyma. O, tutaj widzę, jeszcze jeden był. Ale jest niewygodnie. Zobaczcie. O cholera, tam jakiś stoi. Zaraz wam pokażę. O tu jakiś zgnity był. Tam jakiś stoi. Jeśli stoi, mówię, leży. A jak już opadnięty, to już nie ma sensu. Dobra, aż tak mi się wydaje przynajmniej. Jeśli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzu. Nic, a tej obcinam łebki i zobaczymy, ile zostanie z nich. Pokażę wam tylko nogi. Sami ocencie, czy są robaczywe, czy nie. No, tutaj pocharatane, to ciężko będzie zobaczyć. Tego zostawiam. Nic, widzimy się dalej. Tu, kochani. Obcinam. I patrzymy dalej. Mam następnego. Tutaj. Wcinam do koszyka i szukamy dalej. To goryczak. Mój kolega zbiera goryczaki. On jest z Francji i we Francji robią z niego po prostu pieprz. Tak go suszą, mielą i robią pieprz. Ale że on wyjechał teraz na wakacje, to ja go zostawiam i nie będzie miał. Mamy tutaj następnego. Grubasek. Obcinamy, pokażę tylko nogę. Daję jeszcze wzdłuż, żeby inni widzieli. No. Łepek do środka. Zobaczcie. Ja tu byłem tydzień temu chyba, bodajże. Stoi. Podgnity. Tam widzę, pod gałęziami stoi. Tutaj stał.
tu, moi drodzy. Tu. Tutaj stał. Już to widziałem. Nic, sporo. A tutaj jeszcze. Tak, chyba tydzień temu tutaj byłem. O. Tutaj stoi, no. Dwa. Ciekawe jak łebki. Teraz zobaczymy. Jak łebki. Tak wyglądają. I zobaczymy przy tym. Ten to mokry cały. Aż się ślizga. Spójrzcie. No ten to może być popsuty już. Aż co to siedzi w środku? O, jaki robak, ojej. Zobaczymy tego. Ten jest zdrowy. Łepek nie wiadomo, ale to sprawdziłem w domu. Nic, widzimy się później. Drodzy, jaki sobie leżał? Ja tego nie zerwałem, tylko sobie leżał. Musiał jakiś zwierzę, musiał sobie jeść, bo było wyrywane normalnie, ale do spokoju przetnę. Ja go nie wezmę, oczywiście. Przetnę. Zobaczcie, jak wygląda w środku. Jeszcze tego przetnę na pół. Czy tego na ogonek. Tutaj może już łapać, ale ładnie. Nic, patrzę dalej. Taka ładna rodzinka. Proszę bardzo. Zerwę i ja się odezwę. Mamy kolejnego. Nie, to nie jest. Tylko jest, widać, że jest taki jakby podmokły. Trochę. Już mi się koszyk skończył. Pudełko mu się skończyło. I muszę na razie do tego wkładać. Nic. Widzimy się dalej. Mamy. Oje. Nawet mamy łepek. Oj. Ja go wezmę. Jeśli będzie jeszcze bardziej popsuty, to go wywalę. Nic, widzimy się później.